Witam was serdecznie! Ojej, mamy jeszcze dwie misje. Dwie misje poboczne, które też ukończymy. Ale pierw mamy jeszcze umiejętności, trzy punkty chyba, ta. Więc weźmiemy ciebie i powiedzmy ciebie. Okej. Trzy misje. Więc to będzie krótszy na pewno odcinek. Taki epilog, można mu powiedzieć. Mały. I tu jest kocia piżama. Hej, dobrze cię widzieć. Siema. Opowiadam wszystkim, jak ocaliłeś Spidermana. Aha. Jesteś gotowy, Spider-kocie? Świetnie wyglądacie. Ruszajcie razem walczyć z przestępczością. Dobra. To jest git. To na NG Plus można se włączyć. W cutscenach by musiało być śmiesznie wyglądać. Muszę się przespać. Czas na krótką drzemkę. W butach śpi. Wow. O, i tam, gdzie głowa, tam buty były. Lala, panie. Jeszcze chrapie. Chłopie złoty, iść do lekarza. Od mamy. Wskazówka do podchodów. Bawiliśmy się w to z tatą. Teraz pora na mamy? Okazja, o, mam urodziny. Sprawdzę to. Ciekawe, co wymyśliła. Na mnie już czas. Muszę zbierać do Muzeum Historii Naturalnej. Dobra. No nie byłem w tym muzeum. Poszukaj kolejnej wskazówki. Lubiłem. Tutaj mamy wskazówkę. Przepraszam, Spider-Man. Dobra, Muzeum Historii Naturalnej. Na pocztówce było napisane: patrząc na park, dźwigając świat na barkach, strzeżemy wskazówki. Widziałam niedawno Robson. Poświąteczna promocja. Przy wejściu obok Central Parku stoi pomnik czterech gości z globusem. Może o to chodzi? No, okej. Nie tędy. Nie wiem, podnieś coś ciężkiego. Tam.
Tu. Dokładnie. Szukam was. Na tej jest Empire State Building. Na szczycie Empire State znajdziesz parę ślepych oczu. Jest również pendrive. Hej, chłopie. Wszystkiego dobrego. Mój Boże. Tata. O kurczę. Ojciec zostawi nagranie. Mój syn cię uwielbia. Co, już nie ma nagrania? Nie ma. Witajcie, to był dobry tydzień dla Harlemu. Spider-Man powstrzymał Tinkerer, Rio Morales została radną, Robson Plaza jest zamknięta na dobre, a Simon Krieger siedzi w więzieniu. I uwaga, zdała test na obywatelstwo celująco. Nadal was kocham. Chiny będzie mi brakować waszych słodyczy. Ale do rzeczy. Zarząd Roxxon spróbował ratować twarz, ujawniając prywatne dokumenty Kriegera. Empire State Building. Sprawdźmy wskazówkę. Na szczycie Empire State znajdziesz parę ślepych oczu. To zawsze był problem wejść. Okej. Okay. Może chodzi o lornetkę na platformie widokowej. Aha. Ale nie było chemii. Jaja sobie robisz. Spider-Man! Nie ty, nie ty. No przypuśćcie Spider-Mana. Patrzcie! Ciebie. Muzeum Sztuki Współczesnej w Greenwich. Pamiętam je. Znajdź skamielinę ukrytą we współczesności i spójrz w górę. Wycieczka w piątej klasie. Empire State Building. Byłem opiekunem. Użeranie się z autobusem pełnym dziesięciolatków to... Synu. Jechaliśmy 3 godziny i kto jeszcze pojawił się na miejscu? Sam pajęczak. Walczył z walczeniem. Jak tylko wyszliśmy z windy, od razu musieliśmy się ewakuować. Najbardziej zapadło mi w pamięć, że chciałeś zostać. Powiedziałeś, Spider-Man nas potrzebuje, tato? Prawdziwy z ciebie bohater, Miles. Nigdy nie trać odwagi. Szukaj kolejnej wskazówki. Bohater! Jeśli nim jestem, to dlatego, że obserwowałem tatę. Tęsknię za nim, szczególnie teraz. Dobrze, 500 metrów mamy. Muzeum Sztuki Współczesnej. Znajdź skamielinę ukrytą we współczesności i spójrz w górę. Ej, czy nie ma skamieliny na balkonie muzeum tym wychodzącym na rzekę? Warto zerknąć. Jest. Wskazówka. Bum. Mamy. To chyba idę do CODB. Gdzie królują pieniądze, pośród świateł znajdziesz świetne brzmienia. Gdzie? Tutaj na dół. Do Muzeum Sztuki Współczesnej musieliśmy was z film niemal zaciągnąć. A tu raz obchodzą jakieś kleksy. Wiedzieliśmy z mamą, że trzeba wam pokazać, jak szeroki jest ten świat. Punkt widzenia nie na wszystko. A kiedy staliście przed tym psychodelicznym portretem Angel Davis, patrząc z zachwytem, wiedziałem, że rozumiecie. Ten pomarańcz z wodą. Chyba nie sądziliście, że świat może tak wyglądać i że wy możecie tak wyglądać. Dostojnie.
Jestem dumny, że dotarłeś tak daleko. Zobaczmy, jak ci pójdzie dalej. Dobra. Nie. Wiecie, że interesuje mnie sama prawda, uczciwość i fakty. Od czasu katastrofy na moście Braithwaite nie odpuszczam temu nowemu Spider-Manowi. Okej, CODB, szukam. Wisi wśród świateł. No wśród świateł. Mamy. Ucho Marabila, ulubiona knajpa taty. Pod Stuyvesant umościł się potwornie dobry posiłek. Mhm. Spędziłem w CODB z twoim wujkiem. Na tej malutkiej scenie grali wszyscy nasi ulubieńcy. Aaron też raz to wystąpił. Nie było najgorzej. Kiedy w końcu powiedział mi o swojej... mocnej pracy. Zabrał mnie do szybki, żebym przyjął to z nosi. Wtedy znienawidziłem jest. Nie chciałem cię tu zabierać i... teraz żałuję. Spodobało mi się, tak samo jak mnie. Oto co zrobię. Znajdź coś, co chciałbym zobaczyć. Ja stanę. Staruszek pokaże ci, jak kiedyś wybijał na parkiecie. Kolejna wskazówka jest twoja. Dobra. To tu. Spóźnione wesołych świąt, Spidey. No i sorki. Znajdę cię w internecie. I mamy tu. Ucho Marabila. Święte miejsce dla taty. Pod Stuyvesant umościł się potwornie dobry posiłek. Chyba wiem, o jakiego potwora mu chodzi. Wskazówka musi być na homarze Bilu. Gość może przerazić. Mamy tutaj. Jest wskazówka. Znam to miejsce. To Art Space w Upper East Side. Żaden list nie trafi do tego zamku, nie zatrzymawszy się przy bramie. Upper East Side. O tak! Ucho Marabila! Żarcie jak wiatr. Przypomina mi kuchnię babci z południa. Byliśmy tu z mamą na pierwszej randce. Na kolejnych zresztą też. Nawet jak była z tobą wciąż. Zaczęła rodzić przed deserem. To chyba wina krewetek. Potem przestała ją. Powiem ci jedno, synu. Jak czasem pracuję do późna, to zajeżdżam tutaj na smażoną okno. Okej. Okay. 2300. Jest to trochę daleko. Tu. Albo tu. Dobrze wygląda, Spidey. Drugi dzień świąt. Chyba. Spider-Cat, Spider-Cat, oh yeah. To jest Art Space. Dobra. Żaden list nie trafi do tego zamku, nie zatrzymawszy się przy bramie. W Danikaście słyszałam, że powstrzymałeś przekręty Roxon w Harlemie. Świetnie. Jestem twoją fanką. Przy bramie. Imbir pomaga na bólu. Nie wierzę, że sama przeniosła. Tu. Ta, CJ Walker Park. Znam to miejsce. W Harlemie. Mhm. Pod obręczą, gdzie uczyłeś się latać, twa podróż dobiega końca. Nie, nie chcę, żeby to był koniec. Koniec? O, to niedaleko. Kiedy z Finn zobaczyliście budynek Art Space, czuliście się jak na koronacji. Byliśmy z mamą tacy dumni.
Nasz syn i nasza przyszywana córka kończą naukę ze świetnymi wynikami. Wiem, że było wam przykro, że poszliście do innych liceów. Ale powiem coś. Przyjaźnie zawiązane w dzieciństwie, te prawdziwe, są wieczne. Jeszcze się spotkacie. Czy wiem. Może to będzie za kilka lat, może za kilkadziesiąt. Jeszcze jedna wskazówka. Pewnie nie możesz się doczekać końca. Prawda. Znów się odnaleźliśmy. No. Ale nie tak, jak sobie wyobrażał. To tutaj. CJ Walker Park. Pod obręczą, gdzie uczyłeś się latać, twa podróż dobiega końca. No to jest na pewno pod koszem, ale... A, tu. To już od rany. Tyle wspomnień. Dotarliśmy do końca. CJ Walker Park. Pamiętasz, jak graliśmy tu w każde wakacje? Wujek pokazał ci, jak w wieku stylu dotrzeć pod kosz, a ja, jak bezbłędnie trafiać. Nigdy nie zapomnę, jak razem z Finn próbowaliście zrobić alley-oop z mamą. To miejsce przypomina mi, że w życiu każdego człowieka liczy się tak naprawdę tylko jedno. Ci, których kochasz. Ty, mama, Finn, Ganki, nawet twój wujek. Każdego, na kim ci zależy, miej w sercu, a nigdy nie zbłądzisz. Wszystkiego najlepszego, synu. Robię to wszystko dla ciebie. Uuu, i takie zakończenie. Taki mały dodatek. Nie byłem na to gotowy. Okej. Hej, Miles, co tam? Cześć, mamo. Właśnie skończyłem podchody. Bardzo dziękuję, że się tym zajęłaś. Przez chwilę czułem, jakby wrócił. Nigdy nie odszedł, Micho. Kocham cię. Ja ciebie też. Przesyłka priorytetowa ukończona. Wszystkie kryjówki mogę odblokować. Mogę odblokować, a one mi się tak nie podobały. To jest za bardzo kreskówkowate. I to NG+. Dobra, tu zrobiliśmy wszystkie misje. Oh yeah. Dobra. No to na tym. Musisz zajrzeć z Gankim. Mogę powtórzyć tę misję? Miles, udało się! Rozpracowałem to! Jak bezpiecznie rozszczepić atom w swoich czterech ścianach? Na to też przyjdzie czas. Chodzi o Speed Nonagon. Odświeżyłem algorytm kolizji i rzutów. Zwiększyłem liczbę klatek i jest super! Czyli mogę zagrać? Wciąż brakuje tekstur, efektów dźwiękowych, muzyki, głosów. Napiszę muzykę. Mógłbym też ogarnąć efekty dźwiękowe. Najpierw projektujemy i ulepszamy własny kostium Spidermana, a teraz budujemy imperium na rynku gier? No jacha! Właśnie Spidermanuję, ale jak wrócę do domu, zrobię listę zadań i zacznę szukać dźwięków, jakich potrzebujesz. Oj, dłubać przy muzyce! Tak! Poczułeś to? To mój żółwik na odległość. Na razie! No dobrze. I to tylko była rozmowa. Dobrze, no to na tym zakończę też historię Spidermana Miles Morales. Było spoko grą. Było bardzo krótką. Walka mi się bardziej podobała niż w normalnym Spidermanie. Ale... Mam info z aplikacji. To kradnie zapasy z ciężarówki. Ta gra to bardziej jest takie większe DLC, tak jak krew i wino do Wiedźmina. Bo, ale żeby to osobno sprzedać, to było takie...
No ale nic. Super gra, super efekty. Parę razy się wkurzałem, ale ogólnie każdy, kto nie grał, powinien ją zagrać. To tak jak mówiłem, ja już zakończę. Czekamy do września 2023. To jest tuż za rogiem na drugą część, gdzie podobno ma być Venom. No dobrze, to trzymajcie się i do zobaczenia. Hehe.